czy jesteśmy, czy bywamy szczęśliwi. Co daje nam radość? Jak prowadzić szczęśliwe i pozytywne życie? Na tej szereg pytań będziemy starali się odpowiedzieć w dzisiejszym programie. Ja nazywam się Daniel Kluska i zapraszam na program Połączenia. Nasz program jest interaktywny, dlatego zapraszamy was wszystkich, którzy jesteście przed ekranami swoich komputerów, do tego, abyście zabierali głos w dyskusji. Właśnie wyświetlił się adres miejsca, z którego możecie do nas pisać. Będziemy starali się odpowiadać na wasze pytania, dlatego już teraz wam dziękuję za wszystkie myśli, które się pojawią. Tak więc ja mam na imię Daniel, a razem ze mną w studiu dzisiaj są Doroty Orzechowska, pedagog. Jest z nami Łukasz Romanowski, doktor Łukasz Romanowski, biblista, teolog. I jest z nami również Dawid Bernaciak, lekarz medycyny. Jest z nami również Daniel Majkowski, którego jeszcze nie widzicie, ale niebawem go tutaj zobaczycie. To właśnie on będzie przekazywał nam wszystkie pytania, które wy pozostawicie na czacie. Zanim oddamy się w wir dyskusji o tym, jak prowadzić pozytywne i pełne radości życie, zapraszam na obejrzenie krótkiej sondy. Sondy, którą przygotowaliśmy specjalnie na potrzeby dzisiejszego odcinka. Radość, szczęście. Czy uważasz siebie za szczęśliwą osobę? Tak, oczywiście. Czego potrzeba człowiekowi do szczęścia? Trzeba się cieszyć z tego, kim się jest. Nie gromadzić zbyt dużego majątku. Raczej rodzina, zdrowie. Czy jesteście Pani szczęśliwe? Pani Żyniszewa powiedziała? Ja bardzo jestem. Tak, ostatnimi czasy zwłaszcza. A proszę powiedzieć, co daje prawdziwą radość w życiu? Rodzina, przede wszystkim rodzina. Tak, jak się ma wsparcie ze strony rodziny, no to można z każdej tragicznej sytuacji wyjść. Natomiast całkowite spełnienie w życiu to oczywiście zawodowe i rodzinne, więc ja też jestem mamą i ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, jestem spełniona w roli mamy, natomiast oczywiście chciałabym też jakoś zawodowo się sprawdzić. Natomiast nie miałam większych, jakichś tragicznych, na szczęście, doświadczeń w życiu, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. A czy jest Pani osobą szczęśliwą? Jestem. A co ogólnie daje radość w życiu człowiekowi? Że ma się wokół siebie dobrych ludzi, że jest się zdrowemu, no i po prostu. A co Twoim zdaniem daje prawdziwą radość w życiu? O mój Boże, kto to wie? A Twoim zdaniem? Moim zdaniem trzeba się cieszyć każdego dnia. Trzeba być blisko przyjaciół, rodziny. Mieć co zjeść, gdzie mieszkać. No przynajmniej dla mnie osobiście nie jest to żaden na przykład majątek czy pieniądze. Nie jestem zresztą majętnym człowiekiem. To nie jest jakaś tam pozycja w społeczeństwie czy kariera w miejscu pracy, ale jestem człowiekiem wierzącym. No i dla mnie przede wszystkim tą największą radością to jest poznanie Jezusa Chrystusa i też towarzystwo. Obecność osób, które również go kochają, takich jak moja żona, dzieci, przyjaciele. No myślę, że to nie jest jakaś pewna jedna konkretna rzecz. Na to się składa wiele rzeczy. Czy to właśnie dobre relacje z bliskimi,
uczestnictwo w różnych, nie wiem, wydarzeniach, inicjacjach, czy jakieś drobnostki w stylu, ten, w stylu na przykład słodyczy, czy... Dla mnie bardzo ważne jest takie uczucie osobistego spełnienia, tego, że jestem potrzebna i że mam relacje sama ze sobą, że mam relacje, są ludzie dookoła mnie, z którymi mam relacje, z moją rodziną, ale też ważna jest dla mnie wiara. A co daje radość w życiu? To się przekłada na wszystko. Na podejście do życia, podejście do doczesności, do dowieczności, stosunek do pracy, do rodziny, do dóbr doczesnych. Chyba tak. Czy to jest też recepta na to, żeby być szczęśliwym człowiekiem, aby te wszystkie elementy jakoś połączyć w jedną całość? Ja staram się patrzeć na te elementy z perspektywy wieczności, dokonywać wyborów właśnie w ten sposób. I wtedy wiem, co mi przynosi szczęście, a co temu szczęściu zagraża. Trzeba być optymistycznie nastawionemu do życia. Ja mam taką receptę super, którą odkryłam w moim życiu parę lat temu i to jest spotkać w życiu Pana Boga, który później wszystko w życiu nam układa, pokazuje nam, kim jesteśmy, z czym mamy problemy i w dodatku pomaga nam te problemy rozwiązywać, więc to moja recepta sprawdzona, polecam. A jak to się stało? Czy to było jakieś przełomowe też to oświadczenie, czy może tak po prostu się stało normalnie, a może to był jakiś też taki kryzys i w tym czasie się też Bóg pojawił w Pani życiu? Myślę właśnie, że to taka sytuacja standardowa, kiedy doświadczamy jakiegoś kryzysu, dna, szukamy wyjścia i na szczęście Bóg nam czasami podsyła odpowiednich ludzi, odpowiednie sytuacje i odkrywamy to, co jest prawdą w naszym życiu. Ale słuchajcie, gdybyście mieli powiedzieć, dlaczego jesteście szczęśliwi? Dokończcie zdanie. Jestem szczęśliwy, bo... Ja mam dwóch pięknych, wspaniałych synów i dzięki nim jestem bardzo szczęśliwa. Okej. Bo jestem człowiekiem wolnym i takim, który może sam stanowić o swoim własnym życiu i może też o nim decydować. To jest bardzo istotne. A do tego też z radością przyjmuję odpowiedzialność za tych, którzy są w mojej rodzinie. Ciekawe. Dawid, jestem szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, bo... Chyba, myślę, że nie jesteś. Myślę, że generalnie jak spojrzę na swoje życie, to jestem, chociaż nie zawsze to odczuwam, ale jestem dlatego, że wiem, że jestem kochany, wiem, że mam kogoś, do kogo mogę się zawsze zwrócić w różnych trudnych sytuacjach i też mam zajęcie, które sprawia mi radość, satysfakcję, spełnienie. Ciekawe. Gdybyśmy mieli przedstawić jakąś definicję szczęścia, waszym zdaniem, od czego warto byłoby zacząć? Czym dla was jest szczęście? Już teraz nie pytam tak bardzo osobiście, ale w takim znaczeniu tej definicji. Szczęście to jest stan. Zwykle się myśli o tym, że szczęście to jest stan posiadania, ale to nie jest do końca tak. Szczęście to jest stan umysłu. I wbrew pozorom nie do końca zależny ani od posiadania, ani od sytuacji życiowej, bo człowiek może być szczęśliwy nawet w sytuacjach niezbyt sprzyjających. Więc jest to jakby też kwestia nastawienia do życia, jak sądzę, i też przygotowania na to, co może w tym życiu przyjść, tak? I pewnych wyborów ważnych życiowych. Jeżeli człowiek dobrze myśli, dobrze podejmuje życiowe wybory, to szczęście jest naprawdę w zasięgu. Mhm. Wydaje wam się, że można byłoby stworzyć taką jedną definicję szczęścia, która mogłaby być do zastosowania dla każdego? Czy nie da rady umieścić tego sformułowania szczęście w jednej pewnej definicji, która jakby od początku do końca stosowana w życiu każdego człowieka będzie w stanie dawać radość i takie poczucie spełnienia? Wydaje mi się, że można powiedzieć, że szczęście to zadowolenie z tego, z tego stanu, w którym się znajduje. I to, tak jak tu wspominał Łukasz, nie zależy to od tego, co posiadamy często. Ja na przykład miałem możliwość podróżowania też do krajów rozwijających się w Afryce i zauważyłem, że ludzie nie potrzebują dużo, aby być tak naprawdę szczęśliwymi. Więc to wszystko jest kwestia właśnie nastawienia naszego umysłu i umiejętności cieszenia się z tego, co posiadamy, z tego, co wokół nas. Też szczęście może być decyzja, że zdecydujemy
być szczęśliwym, rezygnować ze złości, zrezygnować ze smutku. To też jest takie podejście, że można spróbować. Czasem ja staram się po prostu zrezygnować z złości, choć jeszcze może nie mam dużo sukcesu, ale można też zdecydować, że będę szczęśliwa już. Ciekawa myśl, że podejmuję decyzję, że od dzisiaj po prostu będę starać się myśleć pozytywnie. Mhm. To nie znaczy, że człowiek będzie szczęśliwy automatycznie, bo to jest też niemożliwe, ale bardzo dużo zależy od nastawienia. Bardzo dużo zależy od nastawienia. Tak naprawdę szczęście może być czymś bardzo ułudą, czymś bardzo ulotnym, jeżeli człowiek tak myśli bardzo materialnie o tym, że to można zdobyć przez pewne rzeczy w życiu. Nie do końca. Co nas uszczęśliwia? Działacie w różnych środowiskach, spotykacie się z różnymi ludźmi, widzicie, jakie są scenariusze tego szczęścia, prawda, jakiejś radości, pokoju, czy ktoś ma pozytywne nastawienia. Co nas zazwyczaj zauważacie? Co uszczęśliwia tych, których spotykacie, a może co uszczęśliwia was? Chociaż powiedzieliście o swojej definicji szczęścia, ale może są jakieś rzeczy, które was uszczęśliwiają. Także co was uszczęśliwia, co uszczęśliwia ludzi, z którymi się spotykać zazwyczaj. Może to wydawać się troszkę paradoksalne, ale wydaje mi się, że uszczęśliwia nas, jeżeli nie koncentrujemy się na własnym szczęściu, na tym, aby samemu być szczęśliwymi. I tu często przewijała się taka myśl, że szczęście, wiele osób w tej sądzie powtarzało, że szczęście pochodzi z relacji z innymi ludźmi. I zauważyłem też w swoim życiu często, że najbardziej szczęśliwy się czuję, kiedy staram się pomagać innym. Kiedy staram się w jakiś sposób uszczęśliwić drugą osobę, zobaczyć, że ta osoba się uśmiecha, kiedy coś tej osobie powiem albo coś uczynię dla tej osoby. I wtedy to działa niesamowicie, że tak jesteśmy zaprogramowani, że czujemy się najbardziej szczęśliwymi, tak ja przynajmniej doświadczyłem, kiedy chcemy innych uszczęśliwić. Ciekawe. Jako lekarz to jest bardzo dobra cecha. To jest wielki plus. Co jeszcze zauważacie? Co może uszczęśliwiać? Ja myślę, że szczęście musi być długoterminowo, bo posiadając najnowszy model telefonu komórkowego na przykład, albo najnowszy tablet, albo najnowszy samochód, to jest takie szczęście krótkotrwałe. Natomiast kiedy skupiamy się na takie relacje międzyludzkie, takie pomaganie innym, albo takie inwestycje w ludziach, to wtedy ta szczęścia, widzimy owoce tej szczęści długoterminowo i nie jest krótkotrwały. Dokładnie. Ja może bym jeszcze powiedział taką rzecz, że my jako ludzie często mamy nieco nieodpowiednie podejście do poszukiwania szczęścia. Każdy chce być szczęśliwy, ale każdy szuka tego szczęścia tak naprawdę zazwyczaj nie tam, gdzie powinien. I stawia sobie czasami bardzo duże takie życiowe zadania, uznając, że jeżeli pewne rzeczy osiągnie, no to będzie szczęśliwy. Kiedy dochodzi do tych rzeczy, okazuje się, że zawsze jest czegoś brak. Prawda? Więc jest coś takiego, że to szukanie szczęścia jest jak studnia bez dna. I tak jak powiedział Dawid, wydaje się, że żeby być szczęśliwym, trzeba umieć zdjąć wzrok chyba z samego siebie. To jest chyba rzeczywiście jakaś recepta. Nie wiem, czy dla wszystkich uniwersalna, bo tego się trzeba samemu nauczyć. Czasami bardzo boleśnie. To nie jest takie łatwe. Czasami trzeba być dojrzałym człowiekiem, żeby wiedzieć, czym tak naprawdę jest szczęście. I to wymaga trochę lat. Ale są też i mądrzy młodzi ludzie, którzy wiedzą, że to jest właśnie dla nich najlepsze. Dziękuję bardzo. Jest z nami również Daniel, który rozmawia z naszymi widzami. Pozwolę go tutaj zaprosić. Danielu, jak wygląda sytuacja na naszym czacie? Czy nasi widzowie bez problemu byli w stanie zdefiniować, co daje im szczęście? Witajcie. Kilka definicji się pojawiło. Nawet taka wikipedystyczna. Szczęście jest emocją spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Kilka trudnych słów. Jeden z użytkowników czatu sugeruje, że receptą na szczęście jest dobry humor. Albo jakimś jednym z ważnych czynników. Czyli od razu to pozytywne nastawienie. Tak, pozytywne nastawienie. Z kolei inna osoba mówi, że szczęścia nie ma bez zdrowia.
Więc jakby definiuję szczęście jako taki stan, w którym no nic nam nie dolega. Ale znowu jest odpowiedź, że innej osoby, że znam ludzi chorych, którzy mówią, że są szczęśliwi, albo może po prostu są szczęśliwi, a znam ludzi zdrowych, którzy wcale nie są szczęśliwi. Pojawiło się też pytanie, myślę, że może być też przyczynkiem do jakiejś dyskusji dla was, czy szczęście jest ulotną emocją, czy też czymś stałym? To wszystko na razie. Dzięki. Dziękujemy. No właśnie, jak to jest z tym szczęściem, troszkę sobie powiedzieliśmy, że warto w to szczęście inwestować, aby ono nie trwało chwilę, bo wtedy będzie faktycznie tylko ulotną przejawem gdzieś tam takim, nawet pozytywnym w naszych emocjach, ale gdzieś tam za chwilę odejdzie w niepamięć. Ale zanim zastanowimy się głębiej nad pojęciem szczęścia, zapraszamy na krótką przerwę z muzyką.
Nie wiem jak wy, ale ja byłbym szczęśliwy, gdybym był w takim miejscu, gdzie nagrywany był ten teledysk. Ale jak to jest z tym naszym rozczarowaniem w życiu, bo przecież mówimy o szczęściu, ale nie możemy też nie powiedzieć o tym rozczarowaniu. Czy bycie smutnym jest złe, czy to takie, powiedzmy, ten stan takiej refleksji w naszym życiu musi być negatywny? Mój ulubiony Salomon napisał, że jest czas na wszystko pod słońcem, tak? Więc jest czas być szczęśliwym i czas wybyć i smutny. Nie da się uniknąć w życiu też smutku i rozczarowań. Jest to takim nieodłącznym elementem życia. Nie ma człowieka, który nie doświadcza tego. I dopóki smutek, podobnie też jest ze stresem, dopóki znajduje się pod kontrolą, nie jest jakiś wydłużony w czasie, wówczas może mieć pozytywne konsekwencje, może skłaniać do refleksji, do przemyślenia pewnych spraw, do podejmowania jakby nauki na przyszłość, na kolejne doświadczenia życiowe. Mhm. Dopiero kiedy smutek przedłuża się o 2 tygodnie albo dłużej, to definiuje się to jako już epizod depresyjny, czyli ten czas trwania i nasilenie też objawów mogą nam pomóc powiedzieć, czy coś jest już negatywne, czy jeszcze nie. Ja powiem tak, że bez poczucia smutku, bez refleksji tak naprawdę nie można poznać prawdziwego szczęścia. Dlatego, że raz, że potrzebny jest nam, musimy znać jakby te graniczne wartości tego kontrastu, żeby odróżnić smutek. No, smutek to nie zawsze jest rozpacz. To są jakby dwie różne rzeczy w skali, prawda? Ale żeby odróżnić jedno od drugiego. No, po drugie, to już o tym Daniel Dawid wspominał, że czasami szczęście się zaczyna właśnie od rozczarowań. Dlatego, że człowiek redefiniuje sobie to, co jest dla niego najważniejsze. Uczy się czasami w pokorze życia tego, że to, co brał do tej pory za najważniejsze, wcale takim nie jest i być nie musi, tak? To jest kwestia jakby tego, co definiujemy. No, smutki w życiu muszą przyjść, w związku z tym nasze podejście do tego, co z nimi zrobimy, jest bardzo istotne. Zwykle jesteśmy na nie nieprzygotowani. Ale życie powoli uczy, jak sobie z nimi radzić. I można być człowiekiem szczęśliwym, który w jakiś sposób urasta ponad te życiowe porażki. Jeszcze raz, wydaje się, że warto powiedzieć, że brak szczęścia to jest często wynik tego, że nam pewnych rzeczy po prostu brakuje w życiu. I jak się skupiamy na tym, czego nam brak, a nie myślimy nad tym, co jest, to jest nam ciężko być szczęśliwym. Natomiast jak człowiek sobie te rzeczy troszeczkę przewartościuje, często właśnie po takich doświadczeniach, to zaczyna inaczej patrzeć na szczęście. Widzi, że to jest kwestia nastawienia. Czyli nie powinniśmy się w zasadzie bać takich czasów czy takich okresów, kiedy no, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakaś refleksja. Natomiast warto zwrócić uwagę na czas tego trwania, prawda? Czy pozostajemy w tym stanie przez okres dłuższy niż te 2 tygodnie, o których wspomniałeś, to już może dla nas być jakimś sygnałem że coś jest nie tak. A gdybyśmy mieli zastanowić się teraz i chwilę porozmawiać nad tym, co nas rozczarowuje w życiu najczęściej. Czy są jakieś pewne aspekty, które rozczarowują częściej niż inne? Coś w naszym życiu choćby zawodowym, czy cokolwiek innego. Co by to było? Co najczęściej powoduje, że jest nam smutno? Może coś w swoim życiu takiego przeżyliście, co spowodowało, że akurat w tej sferze było coś smutnego, co was skłoniło do może refleksji. Nie wiem, czy to jest najczęstsze, ale na pewno najbardziej takie dotkliwe i bolesne jest, kiedy rozczarowanie czy smutek sprawiają nam bliskie nam osoby. Ciekawa myśl. Na pewno jest to związane z tym, że mamy pewne marzenia i te marzenia się nie spełniają. Człowiek zawsze ma pewne marzenia, jak jest młody, bywa idealistą. A potem życie to niestety bardzo dotkliwie weryfikuje zazwyczaj. Przychodzą niepowodzenia zawodowe. Bardzo bolesne są też takie doświadczenia, które
pokazują nam, że nie jesteśmy do końca tymi ludźmi, o których myśleliśmy, że jesteśmy. Mm-hmm. I nam pewne rzeczy w życiu nie wychodzą. Okazuje się, że na ktoś ma do nas pretensje o to, że nie do końca jesteśmy tak zdolni, jak myśleliśmy. Pewnych rzeczy nam po prostu brakuje i to jest bardzo dotkliwe. Ale znowu, edukacyjny wpływ tego typu doświadczeń jest rzeczywiście błogosławieństwem. Bo człowiek nabiera do siebie dystansu, a bez dystansu do siebie naprawdę nie można być szczęśliwym. Dziękuję bardzo. Danielu, a jak wygląda sytuacja na naszym czacie? Czy pojawiły się jakieś może nowe, ciekawe pytania? W jakim kierunku poszła dyskusja wśród naszych widzów? Na początku zakończyliśmy wątek szczęścia, jeszcze przechodząc do smutku. A zastanawialiśmy się właśnie nad tymi małymi szczęściami, dużym szczęściem. W sensie, że tutaj jedna z osób tak zasugerowała, że właśnie to duże szczęście, ten długotrwały stan składa się z jakichś takich mniejszych wydarzeń. I taka definicja. Duże szczęście definiuje jako w miarę stały, pozytywny stan, nastawienie, które jest niezależne od nieszczęśliwych zdarzeń lub sytuacji. Czyli pewien rodzaj takiego podejścia do życia całościowego. Zastanawialiśmy się też, czy szczęśliwy człowiek musi się ciągle uśmiechać. No nie musi. Natomiast na pewno uśmiech jest jakimś czynnikiem sprzyjającym i też pewnie wpływa na osoby, które znajdują się w naszym otoczeniu. Potem rozmawialiśmy o smutku, o rozczarowaniu. Czy smutek jest czymś złym? No nie, no jest to pewna emocja, tak jak i szczęście, tak jak i smutek są częścią naszego życia, tak? Więc nie możemy mieć do siebie pretensji o to, że jesteśmy smutni, tak? Jeśli jest to spowodowane jakimiś trudnymi dla nas okolicznościami. Co jeszcze? No taki tutaj cytat, największym rozczarowaniem są ludzie, którzy nas zawiedli. No trochę mocne też słowa. I też takie słowa pocieszenia. Tutaj bardzo dużo się pojawiło cytatów różnych inspirujących, również z Biblii, z Pisma Świętego. Nie mam czasu przeczytać wszystkich, może tylko jeden, z psalmów. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. To wszystko na razie. Dziękujemy bardzo. To ciekawe, że zarówno w naszej sądzie, jak i tutaj w wypowiedziach widzów pojawia się gdzieś ten czynnik wiary, prawda? Że on ma jakieś znaczenie dla naszego samopoczucia. Ale zanim przejdziemy też do tego, w jaki sposób sobie radzić z tym smutkiem w naszym życiu, spróbujmy się chwilę zastanowić nad takimi aspektami jeszcze bardziej cielesnymi, nad naszym zdrowiem. Czy ludzie smutni częściej chorują? Jak to jest? Jak myślicie, czy takie stany mają wpływ na nasze zdrowie w jakiś sposób? Jak najbardziej. Coraz bardziej już zauważa się w medycynie właśnie ten związek umysłu i ciała, czyli nierozłączność tych dwóch sfer życia człowieka. I mówi się o tak zwanych chorobach psychosomatycznych, czyli nawet depresja na przykład, czyli taki stan psychiczny, może manifestować się w postaci objawów fizycznych. Mhm. Też są pewne badania, które pokazują, że pewne typy osobowości, czyli na przykład osoby, które łatwiej pielęgnują negatywne myśli, albo osoby, które właśnie częściej są smutne, albo czują złość w stosunku do innych osób, częściej zachorowują na choroby układu sercowego, albo też jest taki typ osobowości, który sprzyja nowotworom. Cały czas to są jeszcze badania, ale niewątpliwie jest ten związek, istnieje ten związek pomiędzy nastawieniem a zdrowiem. Czy można się tego w jakiś sposób nauczyć? No bo jednak, kiedy nawet z naszego temperamentu wynika, że nie jesteśmy taką osobą bardzo pozytywną, a na przykład wiemy, że musimy się zmierzyć z jakąś chorobą lub jakimś wydarzeniem w życiu, które ma wpływ na nasze zdrowie, niekoniecznie musi to być jakaś taka, powiedzmy, przewlekła choroba, to jednak no, czujemy jakiś brak i teraz, czy jest coś takiego, co możemy zrobić, aby no, jednak to nastawienie w trakcie tej choroby w jakiś sposób zmienić? A może nie ma takiego rozwiązania? No, ciężko jest też mówić o każdej sytuacji. Wydaje się, że tego typu doświadczenia jak choroby, strata kogoś bliskiego,
No trudno oczekiwać od kogoś, żeby był szczęśliwy, kiedy tego typu rzeczy go dotykają. To są rzeczy, które jednak są tragedią życiową. No i jakiego byśmy nie mieli pozytywnego nastawienia do życia, to każdy człowiek będzie tym jednak dotknięty i to bardzo mocno. Co do rad, jak sobie z tym radzić? No, są różne sposoby. Jedni mówią na przykład, że w przypadku depresji dobrze jest mieć pewne dobre nawyki, myśmy o nich nawet wczoraj mówili, że taka dobra rutyna w życiu czasami jest błogosławieństwem, bo pomaga człowiekowi przejść przez te najgorsze doświadczenia. Bardzo ważny jest też, wydaje mi się, kontakt z drugim człowiekiem. Drugi człowiek czasami może człowiekowi, który cierpi, który się smuci, który jest załamany, boi się tego, co go czeka, może być dla niego takim wskazaniem na takim jakby narzędziem do spojrzenia na swoją sytuację od innej strony, pokazania pewnych dobrych rzeczy. Tutaj rola przyjaciół, rodziny jest naprawdę bardzo ważna. No i wreszcie jest też powiedziane, że zawsze jakieś działanie, czy jest to sport, czy jest to ruch, czy jest to praca wreszcie, które przynosi jakieś efekty, w tego typu sytuacjach mogą pomóc. Dopóki nie przyjdzie taki moment, że człowiek może w jakiś sposób się pozbierać. No, trudno tutaj podawać taką definicję, czy też przepis, jak to zrobić. To kto przeżywa, ten wie najlepiej, jakie to jest trudne. Tak. Proszę. Na pewno, tak jak tutaj było wspomniane, że są różne sytuacje i różne też nasilenie tego smutku. Czasami to się przeradza w depresję i nie można każdego przypadku tak samo rozważać. Oczywiście są takie trudne sytuacje, że być może i potrzebna jest nawet jakaś interwencja specjalisty, psychiatry czy psychologa, ale słyszałem kiedyś pewną historię. Pewna kobieta właśnie trafiła do psychiatry z takim problemem depresji i pewną terapię, którą przepisał ten psychiatra, była zaskakująca. On akurat nie przepisał żadnych leków, ale to, co udzielił pewnej rady tej kobiecie, aby ona się rozejrzała dookoła swoich sąsiadów na ulicy i zastanowiła się, komu może coś dobrego zrobić, pomóc w jakiś sposób. I to było jakby recepta, którą on jej zalecił. Oczywiście czasami są trudniejsze sytuacje i trzeba sięgać po pewne inne metody, ale na pewno to pokazuje. I też tutaj właśnie Łukasz wspominał o tej dobrej rutynie i rzeczywiście różne takie elementy stylu życia, czyli odpowiednia dieta, bycie aktywnym fizycznie, to wszystko wpływa na to, w jaki sposób w naszym mózgu tworzone są różne substancje chemiczne, a wiemy, że smutek, depresja, to też wszystko wynika z pewnych zaburzeń balansu w naszym mózgu. I kiedy odpowiednio się odżywiamy, dostarczamy odpowiednie składniki, kiedy mamy aktywność fizyczną, która produkuje endorfiny, czyli te hormony szczęścia, które przeciwdziałają smutku, więc wtedy na pewno jest to bardzo pomocne. Nie jest to jedyna metoda, która pomoże, ale jest to jeden z tych czynników, które połączone razem mogą bardzo pomóc. I tutaj chyba bym mogła Dorothy najwięcej powiedzieć. Bardzo pomaga odpowiednia muzyka. Może w moim przypadku, bo śpiewam, w tym sensie jestem w stanie, używając słowa, się wyrazić, jak się czuję, ale chciałam właśnie powiedzieć, że uważam, że bardzo ważne jest mówić o naszych uczuciach, że kiedy się zamykamy i trzymamy wszystko w środku, to czasem pogorsza sytuację. Jeżeli straciliśmy kogoś, albo jest taka sytuacja, coś złego nam się wydarzyło, ważne o tym rozmawiać. Jeżeli nie mamy z kim w naszym najbliższym otoczeniu, czasem możemy rozmawiać o tym z nieznajomym. Dam przykład. Straciłam taką wspaniałą koleżankę w tym roku w przypadku samochodowym. Młoda, piękna, wspaniałą osoba.
I teraz czasem, jak jestem na zakupach albo czekam na przykład na przystanek autobusowy czy coś i widzę coś, co przypomina mi o niej, to ja od razu mówię o osobie, która siedzi o mnie, mówi, a ta pani, która ma czerwone, różowe włosy, przypomina mi o mojej koleżance, które straciłam w tym roku. Ona była wspaniała. I po prostu tak otwarto o tym mówię. I od razu jest mi trochę źlej, trochę lżej, dokładnie. Czyli na pewno duży wpływ ma nasza otwartość. Powiedzieliśmy sobie o tym, że to zdrowie ma w pewnych aspektach nawet decydujący wpływ na to, żeby zachować jakąś równowagę w naszym umyśle i też nie poddawać się zbyt łatwo tym stanom takim negatywnym. Ale ciekawe jest też to, że możemy leczyć się czy pomagać sobie poprzez pomoc innym osobom. Nie zawsze jest to jednak proste. Co może spowodować, że wykonamy ten ruch wobec drugiej osoby? Nie każdy z nas jest otwarty, prawda? Nie każdy z naszych widzów, kto akurat dzisiaj ogląda nasz program, musi mieć nawet taki temperament, żeby czuć tą otwartość. A jak można pomagać innym? Co możemy robić, aby stać się częścią, no w pewnym sensie, życia innych ludzi i tym samym nabrać troszkę dystansu do własnej sytuacji? Na pewno bardzo pomaga w życiu sytuacja, kiedy człowiek czegoś doświadczył, jakieś trudności i wychodzi z tego i w jakiś sposób zaczyna normalnie żyć. I zupełnie inaczej patrzy na ludzi, którzy doświadczają tego typu rzeczy, których on doświadczył. Jego mądrość życiowa, doświadczenie przeżyte w bólu chwile skłaniają go do tego, żeby, jak widzi taką sytuację, żeby coś zrobić. To jest jakby najbardziej chyba oczywista sytuacja. Jeżeli ktoś ma jakieś serce, które coś odczuwa i widzi człowieka, który jest w podobnej sytuacji, to będzie chciał coś zrobić. Oczywiście to są nie wszystkie sytuacje, ale to jest chyba najprostsza, w której można rzeczywiście zacząć coś robić dla drugiego człowieka. Ale czasami warto się nawet przymusić i zrobić coś wbrew sobie. Jest taka zasada, że jak się czasami najbardziej nie chce i zrobi się coś, czego się nie chce robić, z czego się nic nie ma dla siebie, a ktoś inny ma z tego jak najwięcej korzyści, to jakby wbrew temu ta satysfakcja, że się nie tylko komuś coś zrobiło, ale też złamało się jakby swoją własną wolę, lenistwo, niechęć, egoizm, jest przepisem na poczucie przynajmniej chwilowego szczęścia, rzeczywiście. Czasami jest tak, że sami nie mamy odwagi, ale warto jest na przykład znaleźć jakąś grupę osób, która coś robi właśnie dla innych ludzi. Są różne rodzaje wolontariatów, różne rodzaje działań ciekawych. Myślę, że każdy coś może znaleźć w swojej dziedzinie, którą jest zainteresowany. Też mi osobiście bardzo dużo daje społeczność, którą mam w swoim kościele, gdzie razem z innymi młodymi ludźmi możemy coś wspólnie razem robić dla innych ludzi. Czyli na pewno warto robić dla innych to, o czym odrobinę też wiemy, prawda? Oczywiście możemy też w prosty sposób pomagać, ale przede wszystkim powinniśmy służyć naszym doświadczeniem tym życiowym, wnioskami, które wyciągnęliśmy z tego, co nas w życiu spotkało. Wydaje się, że nie można być człowiekiem szczęśliwym i być jednocześnie egoistą. To chyba stoi w sprzeczności, bo człowiek szczęśliwy to jest człowiek, który widzi drugiego człowieka. Tak myślę. Zapraszam na przerwę z muzyką.
Ależ piękne te widoki. Od razu serce się raduje. Danielu, a jak serce naszych użytkowników i widzów? Jak dyskusja na czacie? Dużo się dzieje dzisiaj na czacie. Dużo wątków. Aż to dobrze, jesteś radosny. Tak, dziś jestem absolutnie radosny. Dzisiaj dyskusja, że tak powiem, dopisuje. Zaczęliśmy trochę, tak jak wy, kilkanaście minut temu, od rozczarowania, smutku. I takie pytanie się pojawiło, jak odróżnić właśnie ten chwilowy stan smutku, rozczarowania od depresji, tak, która jest chorobą i która wymaga jakiejś interwencji. A czy możemy w ogóle, tak obserwując naszych bliskich, w jakiś sposób to rozpoznać, tak? Więc to może pytanie do Dawida prawdopodobnie. No i cóż, to trochę takich smutnych myśli. Patrząc na to, co się dzieje z naszym światem, nie ma powodu do optymizmu. Dlatego, gdy piszę o tym dużym szczęściu, to jedynym rozwiązaniem jest inwestowanie w szczęście, które jest nie z tego świata. Czyli tutaj taki też ten duchowy element. I kolejny. To wszystko, o czym dyskutujemy, jest fajne, okej, ale Salomon, postać, którą pewnie większość z nas dobrze zna, doświadczył tego wszystkiego, a w końcu powiedział, że to wszystko marność. Dlatego i po raz kolejny optowałbym jednak za inwestowaniem w szczęście gdzieś wyżej. I też taki cytat, może troszeczkę bardziej pocieszający. Bardzo jeden z użytkowników prosił mnie, żebym to zacytował. Nawet dwa razy umieścił, więc zacytuję. Co ciekawe, z przypowieści tegoż Salomona.
który stwierdził, że wszystko jest marnością. Kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Czy coś jeszcze mam? Tak. Jeszcze taka ważna rzecz odnośnie tej depresji, bo dyskusja się troszeczkę toczyła, oczywiście też nie jesteśmy ekspertami w tym temacie i nie śmiemy nimi być, natomiast doszliśmy do takiego wniosku, żeby uważać też, w jaki sposób rozmawiamy też, czy reagujemy na osoby, które zmagają się z depresją. I tutaj takie najgorsze słowa, które mogą paść, tak, przestań się użalać nad sobą, albo uśmiechnij się, wyjdź do ludzi, poćwicz i tak dalej, nie? Że, tak. Żeby uważać, no bo nie mówimy tu o jakimś właśnie, jakiejś handrze, o jakimś chwilowym złym samopoczuciu, ale o poważnej chorobie i tak. Żebyśmy mieli tą świadomość i nie lekceważyli tego nigdy. Tak, dziękuję bardzo. Drodzy, ja dotarłem do takich statystyk, które pozwoliłem sobie nawet porównać ze sobą, dotyczących tak naprawdę ilości wypadków, jakie są na drodze, i ofiar śmiertelnych, i współczynnika samobójstw. Jakoś to porównałem ze sobą co do lat i byłem zaskoczony. Byłem zaskoczony bardzo, dlatego że w 2014 roku osób, które zginęły w wyniku kolizji drogowej, wypadku na drodze, było 3571 osób. Natomiast w tym samym roku w wyniku popełnionych samobójstw zginęło 6165 osób, z czego no nie ma co ukrywać, dużą część stanowili jednak mężczyźni. No i oczywiście w każdym kolejnym roku te statystyki mniej więcej są w tej samej proporcji. Dlatego myślę, właśnie warto byłoby więcej rozmawiać na temat rozczarowania, dlatego że widzimy dużo programów dotyczących, nawet kiedy zbliżają się jakieś święta, słyszymy, że policja stoi na drodze, prawda, i dużo w tej materii się dzieje i z pewnością gdyby to się nie działo, ten współczynnik byłby jeszcze wyższy. Natomiast warto byłoby więcej czasu również poświęcać na to, żeby nawet w swoim otoczeniu rozpoznawać pewne pierwsze symptomy. I myślę, że teraz się spróbujemy odnieść do tego pytania, które tutaj padło. Jak rozpoznać te pierwsze symptomy? Troszkę o tym, Dawidzie, powiedziałeś, ale czy jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę jako obserwatorzy takiej osoby, ale również jako zwykli uczestnicy życia codziennego naszego, w naszym wypadku. To tak jak już mówiliśmy, na pewno najłatwiej jest zauważyć to osobom z bliskiego otoczenia. Najłatwiej jest osobom, które najwięcej czasu spędzają z daną osobą. I pierwszy taki czynnik to, jeżeli ta sytuacja, ten stan smutku przedłuża się. Jeżeli on wydłuża się powyżej tych 2 tygodni, to wówczas wtedy już możemy mówić o epizodzie depresyjnym. I kolejna taka prosta może metoda, nie zawsze pewnie skuteczna, ale taki zwykły smutek chwilowy, właśnie jeżeli przekierujemy uwagę człowieka na coś pozytywnego, co wiemy, że zwykle sprawia mu przyjemność, poklepiemy go, powiemy właśnie jakieś pozytywne rzeczy, to wtedy jakoś ten smutek ułagodzimy. Natomiast u osoby, która jest rzeczywiście w depresji, to nie będzie w ogóle działać. To jest taka dosyć prosta metoda. Poza tym musimy zauważyć, taki jest zbiór objawów, które sugerują depresję, czyli obniżony nastrój, zmniejszona umiejętność cieszenia się z rzeczy, które do tej pory sprawiały radość. Dalej obniżone poczucie własnej wartości, również zaburzenia takie bardziej fizjologiczne dotyczące naszego funkcjonowania, czyli bezsenność albo z drugiej strony zwiększona potrzeba snu. Problemy z odżywianiem, czyli zwykle obniżony apetyt. I to jest taki zespół objawów, które wspólnie mogą nam wskazywać. Poza tym są takie dostępne testy, na przykład w internecie ogólnodostępne, 2 takie testy. Jeden test Hamiltona, gdyby ktoś chciał sobie zanotować i zrobić, może sobie albo komuś z bliskich, test Hamiltona i test Becka. Te 2 testy bardzo proste, w czytelny sposób skonstruowane. Możemy sobie zrobić taki test i ocenić, w jakiej kategorii się znajdujemy. Jeżeli mamy powyżej jakiejś liczby punktów, to sugeruje, że być może powinniśmy rzeczywiście poszukać jakiejś pomocy. I kiedy mój kolega kiedyś prowadził taki właśnie program dla ludzi, to zrobił ten test dla publiczności i rzeczywiście wśród 20 osób, które tam były, przynajmniej kilka osób powiedziało, podniosło rękę, że wychodzi im powyżej
tej liczby punktów, która sugeruje już depresję. A czy te epizody depresyjne, czy dla nas też jakąś wskazówką może, bo rozumiem, że jeżeli one się nie pojawią powyżej tych 2 tygodni, no to jakby jesteśmy gdzieś w tym bezpiecznym, w cudzysłów jeszcze to wezmę, takim bezpiecznym kole, ale na przykład jeżeli jest dużo takich właśnie drobnych epizodów, czy to też może wskazywać na to, że gdzieś ta depresja się czai i powinniśmy się nią zainteresować? Jeżeli, wydaje się, że jeżeli jest jakiś epizod, a potem się jakby z niego, krótki epizod, a potem jest, z niego się wychodzi, to nie jest to jeszcze, nie mówimy jeszcze o depresji, chociaż na pewno warto być czujnym. Słuchajcie, nawet w wypowiedziach, które słyszeliśmy w sądzie i nawet tutaj kilkukrotnie z waszych ust i też cieszę się, że nasi widzowie na to zwrócili uwagę, pojawiała się kwestia wiary. Jakie znaczenie faktycznie wiara mogłaby mieć dla naszego poczucia, no nie będę się bał użyć tego słowa, szczęścia w życiu? Jaki wpływ może mieć wiara i czy ma wpływ, może nie wiem, w waszym życiu, może niekoniecznie ma wiara? W moim przypadku ja bardzo często czuję się rozczarowana albo smutna, kiedy czuję się, że straciłam w ogóle kontroli nad sytuacją, że jestem taka bezradna. Bo ogólnie staram się być wdzięczna, przypomnieć sobie, że ja mam lepiej niż innych, po prostu, bo mieszkam w takim kraju i nie w innym, że jestem zdrowa, takie różne rzeczy, że akurat nawet jeżeli nie mam wpływu na tym, ja mam się dość dobrze. Natomiast kiedy jest mi ciężko, staram się myśleć, że jeżeli nawet ja nie mam kontrolu, jest ktoś, który ma kontrol i on może mi pomóc. I właśnie moja wiara, że wierzę w Bogu, że nawet powiedziałbym, że mam kontakt z Nim i w niektórych sytuacjach czuję, że On mi prowadzi, to pomaga mi właśnie nawet unikać takie, nie chciałbym używać słowa depresja, ale taki rozpacz nawet, taki rozpacz, bo patrzę na daleko przyszłościowo, że straciłam taką osobę, ale zobaczę się z nią kiedyś znowu. Może nie mam czegoś dzisiaj, ale być może Pan Bóg prowadzi moje życie w taki sposób, że to się wróci znowu. Będzie kolejna szansa. I naprawdę to powoduje, że nawet jeżeli nie mam siły się uśmiechać, mam siłę, żeby wstawać rano z łóżka i jakoś żyć dalej. Wiara jest rzeczą bardzo istotną w poszukiwaniu szczęścia. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy może się z tym zgodzą, ale myślę, że na pewno Dawid mógłby powiedzieć, że są badania, które pokazują, jak bardzo ułatwia życie to, że człowiek jest wierzący. Bo to daje jednak jakieś takie poczucie, zwiększone poczucie bezpieczeństwa. Szczęście bardzo potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Ciężko jest być szczęśliwym, kiedy człowiek jest w stanie zagrożenia. Życia się nie da do końca zmienić tak, żeby było dla nas zawsze komfortowe. Natomiast rzeczywiście świadomość tego, że jest Bóg, który potrafi widzieć w przód, który wie, co się stanie, prawda, któremu można w jakiś sposób zaufać, jest czymś, co przynosi dużo poczucia komfortu. To ma duże znaczenie dla, jak się popatrzy na przykład na Ewangelię, tam jest napisane, że Jezus Chrystus był człowiekiem bardzo radosnym, pogodnym. A przecież wiadomo, że od początku wiedział, co go czeka, prawda? Ani nie miał pieniędzy, był niezamożny, żył w ciężkich warunkach, był właściwie samotny w swojej misji, a jednak potrafił zachować pogodę ducha, dlatego że wiedział, że nie jest sam. Czyli to jest taka jakby odpowiedź na to, że Bóg oferuje nam lekarstwo na samotność. I chyba trzecia najważniejsza rzecz, wydaje mi się, że szczęście, które płynie z wiary, jest szczęściem, które nie wiąże człowieka z doświadczeniami tylko i wyłącznie, które przechodzą na niego na tym świecie. Patrzy jakby znacznie dalej, ma inną perspektywę. Myśli sobie, że jeżeli pewnych rzeczy mu nie będzie dane doświadczyć tutaj, to jeszcze jest dla niego druga nadzieja w przyszłości. I to dotyczy człowieka tutaj, i naszych bliskich, i może być
to nie jest recepta na bycie zawsze szczęśliwym, ale to jest coś, co pomaga. Apostoł Paweł przecież też napisał, żebyśmy się jednak mimo wszystko radowali. Tak? Nie można się zawsze uśmiechać, ale o ile to jest możliwe, żebyśmy mieli pozytywne nastawienie do życia, bo to też wspiera to nasze poczucie szczęścia. I dla osób wierzących właśnie Bóg jest takim fundamentem, który się nie zmienia i na którego miłości zawsze mogą polegać. I tak jak różne rzeczy, na których możemy budować swoje szczęście, są tymczasowe, przemijające, chwiejne, tak to jest niezmienne. I to, co Doroty też powiedziała, że kiedy przychodzi przez trudne momenty, to wie, że będzie z nich wyjście i rozwiązanie. Jest taki piękny fragment w listach apostoła Pawła, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. I jeżeli wierzymy w Boga, to można powiedzieć, że nawet jak coś trudnego doświadczamy, to wiemy, że to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Dziękuję bardzo. Wiecie, poruszyliśmy temat wiary bardzo odważnie, ale ja też muszę być jakby fair i muszę zadać też takie pytanie. Co możemy powiedzieć tym, którzy jednak tego czynnika wiary w sobie gdzieś nie mają, tak? Którzy nie wierzą w Boga lub gdzieś na Bogu się mocno zawiedli. Może kiedyś wierzyli, a może nigdy Go nie poznali do końca. Co można takim osobom podpowiedzieć? Skoro wiemy, że czynnik wiary ma w pewnych kwestiach nawet decydujące znaczenie dla naszego życia tutaj, kiedy nie koncentrujemy się tylko na tym, co tu i teraz, ale gdzieś myślimy do przodu, zawieszamy nasze myśli w tej przyszłości, do której do końca też jakby nie widzimy w tym pełnym wymiarze. Co możemy powiedzieć osobom takim, które no jednak tej wiary w sobie, w Boga nie posiadają? To znaczy, to zależy, czy nie posiadają, bo nigdy tego nie słyszeli, czy nie posiadają, bo nie chce tego, bo to są dwie różne sytuacje. Tak. Bo czasem możemy coś powiedzieć z własnego doświadczenia, bo to znaczy, że ja to doświadczyłam, polecam to tobie i być może to będzie i tobie pomóc. Natomiast są osoby, które są bardzo, bardzo na nie. I czasem lepiej jest nic nie powiedzieć, tylko słuchać i dać taki znak, że okej, ja jestem osoba wierząca. Jeżeli jednak w przyszłości coś się zmieni, że chciałbyś wrócić do tego tematu, ja jestem tutaj, żeby dalej rozmawiać, ale przede wszystkim, jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, jestem tutaj, żeby ci pomóc. Nieważne, czy się zgodzimy, czy chcesz mnie słuchać, bo ja mam taki światopogląd i ty innych, jestem tutaj dla ciebie. Może nie zgadzamy się, może nawet niektóre tematy za bardzo nie możemy dotykać, bo będziemy się kłócić, ale jestem tutaj dla ciebie. Ja mam taką osobę w moim życiu, która kiedyś byliśmy bliżej siebie, regularnie się spotykaliśmy, bo to było, po prostu powiem wprost, moja uczennica. I widzę, że jej życie... W ogóle jesteśmy na innych falach. W ogóle się nie zgadzamy i chyba nawet ona jest na mnie obrażona, bo widzi, że no, że ja mam taką opinię, że wierzę w takim Bogu, w ogóle nieważne, ale od czasu do czasu piszę do niej i piszę, że ja wiem, że teraz jesteś tu, że robi tak, może ty wiesz, że ja inaczej mam taką podejście, ale jeżeli mnie potrzebujesz, to go daj znak. I ja modlę się i mam taką nadzieję, że kiedyś ona wróci jakby w sensie do mnie, że będę mogła jej powiedzieć kilka słów, że jednak Pan Bóg ją kocha, że jest tutaj, żeby jej pomóc i jeżeli ona jest zła, rozczarowana, smutka, bo na pewno tak jest, że jest odpowiedź, jest nadzieja. Nie można traktować innych ludzi jako od nas w jakiś sposób gorszych czy lepszych. To, że my jesteśmy osobami wierzącymi, nie znaczy, że jesteśmy w jakiś sposób, no, możemy no, zawsze im na wszystko odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to, co można poradzić, wiara jest rzeczą bardzo intymną i zwykle tak jest, że człowiek jest niewierzący z powodu pewnych osobistych doświadczeń. Czasami ktoś go zrazi, może coś usłyszy, może coś zobaczy, może ma pewne marzenia, które się nie spełniły. Zwykle to pochodzi od człowieka. I tutaj ciężko komuś powiedzieć, że powinien szukać tutaj szczęścia, bo
każdy ma inne podejście do szczęścia. Ono się potem z wiekiem nieco wyrównuje, bo to życie to weryfikuje. Wydaje mi się, że na rzecz wiary przemawia jednak zdrowy rozsądek, wbrew pozorom. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest zdroworozsądkowe, ale jak najbardziej jest. Dlatego, że jest to jeden z kolejnych czynników, który pomaga człowiekowi inaczej spojrzeć i na samego siebie, i na życie, a do tego daje mu duży margines poczucia bezpieczeństwa. I to nie jest tak, jak niektórzy mówią, samo oszukiwanie. Byłoby tak, może można powiedzieć, na zasadzie obrony, prawda, że no ktoś, kto jest słaby, to potrzebuje wierzyć, bo on sobie nie poradzi. To nie jest tak. Ludzie silni też są wierzący. I szczęście jest na tyle ulotne, że trzeba go szukać, dać się prowadzić komuś za rękę, kto widzi inaczej niż my. Drugiemu człowiekowi bardzo proszę, chociaż ciężko jest czasami zaufać, ale Bogu, jeżeli rzeczywiście Bóg jest, jeżeli rzeczywiście jest Bogiem, czyli wszystko widzi, wszystko może uczynić, dobrze jest się dać prowadzić komuś takiemu za rękę do szczęścia, nawet jeżeli jego koncepcja szczęścia dla nas nie zawsze jest taka, jaką my byśmy sobie napisali. Tak czasami jest, ale Bóg mówi, szczęście jest ulotne, jest inne, niż byś się zdefiniował. Dlatego też i chrześcijanie czasami różnych rzeczy w życiu doświadczają i jakby jest to wynikiem ich zgody na pewne rzeczy, ale oni wiedzą, że prawdziwe szczęście będzie wynikiem tego, czego doświadczają z Bogiem, zgodnie z Jego wolą. Proszę Państwa, zatem rozmawialiśmy dzisiaj na wyjątkowy temat i tak od szczęścia przeszliśmy i radości do tych smutków, później rozważaliśmy nad tym, jak z tym smutkiem sobie radzić. Poruszyliśmy kilka, jak wierzę, cennych myśli, z którymi Państwa teraz chcemy zostawić. Ale zapraszamy już na kolejny odcinek, już jutro będziemy rozmawiali znów o radości. Tym razem ograniczymy ją jednak do naszej rodziny. Będziemy rozmawiali o szczęściu w rodzinie i nie wiem, czy uda nam się odpowiedzieć na ważne pytanie, czy z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu, ale na pewno spróbujemy porozmawiać z gośćmi między sobą tutaj akurat ten aspekt szczęścia. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i zapraszamy na jutrzejszy program. Do zobaczenia. Helping Daily Living jest 13-częściową serią Fountain View Productions, stworzoną z myślą o dzieleniu się fundamentalnymi zasadami praktykowania chrześcijaństwa w codziennym życiu. To prosta droga, aby zapoznać z mocą Ewangelii Twoich przyjaciół, rodzinę czy współpracowników. Zdobądź te materiały dzwoniąc pod numer telefonu widoczny na ekranie, bądź zamów je na naszej stronie internetowej.